No i tak, bagieta jedź na szycie. A dupa, bagieta na szycie nie pojechał. Ale w sumie dobrze, że nie pojechałem, bo bym teraz miał problem z treningiem. Dzisiaj opowiem Wam o tym, dlaczego wybijanie szyby to wcale nie jest taka oczywista rzecz i dlaczego zawsze lepiej zabezpieczyć się dobrymi rękawiczkami w takiej robocie. Zapraszam. Siemano mordeczki, sierżant bagieta z tej strony. Dzisiaj będzie taka sytuacja opowiedziana trochę na świeżo z niedawnej mojej służby. Jeżeli ktoś śledzi mnie na Instagramie, to pewnie będzie wiedział, o co chodzi. Ostatnio nawet nagrywałem live'a na YouTubie z tej okazji. No, już zaczyna się ruch standardowo, więc muszę zrobić operacyjne zasłonięcie ryja. Tak jak mówię, ostatnio nawet zrobiłem live'a z tej okazji na YouTubie, którego usunąłem, bo wyszedł słabo według mnie. No a na Instagramie opowiadałem o całej sytuacji. Zresztą zapraszam serdecznie na mojego Instagrama. Czasami mi się tam zdarzy coś ciekawszego popełnić. A ja teraz udaję się po paczkę z Helikona, bo mam tam dużo sprzętu do testów, także możecie spodziewać się nowej szpejozy, głównie ze sprzętem z Helikona. Zobaczymy, co tam wpadnie mi w łapy. No, a teraz przejdźmy do rzeczy. Ostatnio na służbie miałem taką interwencję, na którą oczywiście udaliśmy się pilnie, ponieważ dotyczyła ona pożaru w budynku mieszkalnym, w bloku, krótko mówiąc, także było tam dużo osób. Zgłoszenie było takie, że w budynku jest duże zadymienie na klatce schodowej i dym wydobywa się z jednego z mieszkań, jakby przez drzwi na korytarz. Przyjechaliśmy tam praktycznie równocześnie ze strażą pożarną i przyjechaliśmy my w dwa radiowozy, straż pożarna w dwa zastępy i karetka pogotowia albo dwie karetki, już nie pamiętam jak to dokładnie wyglądało, bo spieszyliśmy się tam bardzo. Więc wbiegliśmy od razu na korytarz. No i faktycznie w całej klatce śmierdziało spalenizną. Już klatka była przewietrzona przez strażaków. Weszliśmy do tego mieszkania, które było otwarte. Zresztą nie było pozamykane. Nie było żadnego wejścia siłowego do środka i tak dalej. Więc sytuacja była ułatwiona. No i w środku klasyka, czyli ja zresztą adres bardzo dobrze znany mi i moim kolegom z jednostki, bo jeździ się tam często ze względu na głośne imprezy, na libacje alkoholowe, które się tam odbywają stale. Zresztą byłem tam też już kiedyś na interwencji dotyczącej psa, który gdzieś tam uciekł. Krótko mówiąc, są to ludzie, którzy cały czas piją, cały czas nie zamykają tego mieszkania, te psy uciekają. Tych ludzi gdzieś tam znajdujemy pijanych po śpiących krzakach. No, klasyka gatunku, że tak powiem. Zresztą, jak się potem dowiedziałem, była to identyczna, bliźniacza interwencja już drugi raz w tym tygodniu. Że z mieszkania wydobywa się dym, śmierdzi na całej klatce schodowej, zadymienie klatki. Więc strażacy po wejściu zobaczyli, że po prostu podejrzewamy, że pod wpływem alkoholu zostawili sobie jedzenie na gazie, które się spaliło na wiór w garnku, stąd ten dym. Więc zagrożenie pożarowe było praktycznie żadne. Sprawdziliśmy całe mieszkanie razem ze strażakami. No i niestety jeden z pokojów był zamknięty na klucz, więc żeby wyeliminować kompletnie jakby zagrożenie dla innych osób, musieliśmy też ten pokój sprawdzić. Żebyście mieli jakby obraz tego, jak to wyglądało. Były drzwi przeszklone taką starą szybą, jak to kiedyś się zakładało. No i strażacy postanowili te drzwi wybić. Więc strażacy zapytali, czy mamy jakiś wybijak do szyb. Ja miałem wybijak do szyb, więc powiedziałem, że mogę to zrobić. Założyłem sobie rękawiczki, niestety ironklady były w praniu, ponieważ dosłownie dzień wcześniej zabrudziłem sobie je zbierając pana, który też jest no, dosyć poważnym smakoszem pewnych trunków z jednego ze stałych miejsc u mnie na rejonie i po prostu niefortunnie złapałem go, rękawiczka mi przesiąkła, nie chcę wiedzieć czym i poszła do prania, więc zostaje mi moje backup Mechanicsy Originale, które są rękawiczkami bardzo cienkimi, takimi delikatnymi. Więc założyłem to, co miałem przy sobie na ręce, wziąłem wybijak do szyb i uderzyłem. Też było to głupie z mojej strony. Uderzyłem w dół szyby, prawy dolny róg szyby. Ręka częściowo wpadła mi do środka. Szyba się zbiła oczywiście, ale ręka częściowo wpadła mi do środka. No a taka szyba, zwykła szyba okienna, jeszcze jakaś taka stara, która nie ma naprężeń jakby. Nie zachowuje się jak szyba samochodowa, która tak naprawdę jest w ciągłym naprężeniu. I dzięki temu, dla bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów, ona tłucze się w drobny mak.
albo tak jak na przykład szyba przednia jest zalaminowana, więc zostaje jakby w kawałku. Nie, watch this. Kruszy się cała wpajęczyna, ale zostaje w kawałku, więc szyba zachowała się po prostu jak gilotyna. Wyłamał się kawałek, potłukła się jakby też na całej długości. Po prostu te kawałki, które były u góry, spadły mi na rękę, przecięły mi palca, a właściwie zcięły mi jakby skórę z powierzchni palca. W ogóle czego nie zauważyłem na początku. I po prostu zorientowałem się tak, że stałem, potem rozmawiałem gdzieś ze strażakami, jak już zabezpieczyliśmy całe miejsce, zabezpieczyliśmy mieszkanie. Rozmawiałem sobie i poczułem, że mam mokrą rękawiczkę i mówię, kurde, co ja złapałem, że gdzie ja sobie zamoczyłem znowu rękawiczkę, tak jak dzień wcześniej. No i spojrzałem na ziemię, a tam była taka mała kałuża, nakapane tak krwi. No i ściągnąłem rękawiczkę, wtedy zobaczyłem, że mam pocięte dwa palce, tam strażacy mi to zakleili plastrami jakimiś. Więc teraz tak, o co w ogóle chodzi z rękawiczkami taktycznymi do patrolu? Absolutnie nie zastąpią wam one rękawiczek, które zabezpieczają was przed czynnikiem biologicznym, czyli rękawiczek nitrylowych. I są to rękawiczki, które przede wszystkim mają wam po pierwsze zapewnić jakiś tam komfort psychiczny, na przykład przy stosowaniu siły fizycznej jako SPB. Ręce przed jakimiś ewentualnymi zabrudzeniami, jeżeli na przykład usuwamy jakieś przeszkody z drogi, torujemy sobie przejazd przez las, bo też się tak czasami zdarza. Albo zabezpieczyć wam ręce przed uszkodzeniami mechanicznymi. Właśnie w takich sytuacjach, w jakich wam podałem przed chwilą. Na przykład przed szkłem, przed gruzem, kiedy się gdzieś wspinacie, czy kiedy odgarniacie gruz, na przykład udzielając jakichś czynności ratunkowych. Kiedy jest wypadek samochodowy i próbujecie jakoś dostać się do potencjalnych ofiar. Dlatego warto zadbać o rękawiczki, które są grube i które zapewnią wam względną ochronę. Według mnie rękawiczki Mechanics Original nie są takimi rękawiczkami. Ja nie mówię, że to są złe rękawiczki, tylko po prostu nie są to rękawiczki do pracy patrolowej, według mnie. Rękawiczki, które mają bardzo dobre czucie na broni, ale nie zapewniają praktycznie żadnej ochrony przed obrażeniami mechanicznymi, co zresztą sam sprawdziłem na własnej skórze. Ja nie mówię, że jeżeli bym tych rękawiczek nie miał, to obrażenia wyglądałyby identycznie. Na pewno byłyby większe, na pewno to szkło pocięłoby mnie bardziej i na pewno tych ran byłoby więcej, jakichś drobniejszych, tylko że po prostu rękawiczki zostaje przycięte kompletnie jakby na wylot w dwóch miejscach, w trzech miejscach, przepraszam, tylko że w tym trzecim miejscu nic mi się nie stało z ręką. No, więc dlatego chociażby z tego względu wiem, że jeżeli bym ich nie miał, to na pewno te obrażenia byłyby większe. Natomiast uważam, że rękawiczki grubsze, takie na przykład jak Ironclady, które mam, albo jak Mechanicsy Impact, które mam, z tym, że to są z kolei już za bardzo heavy duty rękawiczki według mnie, jak do takiej codziennej służby patrolowej, uchroniłyby mnie przed tymi odłamkami na pewno bardziej, a w szczególności te impacty myślę, że uchroniłyby mnie kompletnie przed jakimikolwiek obrażeniami ze względu na tą gumowe, na te gumowe zabezpieczenia na palcach, które mają. Więc jakie wnioski z tego należy wyciągnąć? Uczcie się na moich błędach. Po pierwsze, zawsze zabezpieczajcie sobie ręce możliwie jak najwyższą ochroną, jaką jesteście w stanie sobie zapewnić. Po drugie, róbcie to sprzętem, który jest do tego przeznaczony, czyli wybijakiem do szyb, względnie jakąś pałką teleskopową, czy jakimś sprzętem pożarniczym. W ogóle rozwaliło mnie to w pytaniach na Instagramie. Ludzie mi się pytali, dlaczego wybijam szybę gołą ręką. Muszą pisać ludzie, którzy nie wiedzą w ogóle, jak wygląda wybijanie szyby. Wybicie szyby gołą ręką, nawet takiej zwykłej szyby w mieszkaniu okiennej, jest skrajnie trudne. Na pewno da się to zrobić, ale jest to na tyle trudne i myślę, że spowodowałoby to na tyle duże obrażenia na ręce, że nie robi się tego. No, żaden normalny policjant ani strażak, tym bardziej, na coś takiego by nawet nie wpadł, podejrzewam. Zawsze zaczynajcie oczywiście w miarę możliwości, nie zawsze będzie to możliwe. Wybijanie szyby od górnych rogów, nie od dolnych, bo wtedy po prostu szyba może zachować się jak gilotyna i pociąć wam rękę. Zawsze na siebie uważajcie, pracujcie na dobrym sprzęcie. Jeszcze raz wielkie dzięki dla strażaków, którzy gdzieś tam zaopatrzyli mi rany. No i to tyle, takie parę słów przestrogi ode mnie, jakaś tam historia ze służby. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to wbijajcie na mojego Face'a, Insta, Discorda, grupę na Face'ie Piekarnia Sierżanta. No i to tyle, do zobaczenia, trzymajcie się, na razie, cześć, hej!